Drodzy siostry i bracia, dzisiaj trzeci dzień naszych adwentowych spotkań z Janem Chrzcicielem. Przypatrzyliśmy się już pustyni. Wczoraj stanęliśmy obok Jana i słuchaliśmy o czystej religijności, bo Jan wybrał pustynię zamiast służby w murach Jerozolimy, o autorytecie, bo nawet Herod się go bał i chętnie słuchał. O umiarze, gdy Jan uczył, aby postawić miarę tam, gdzie możemy mieć więcej. O duchowej mocy, której symbolem był jego płaszcz z sierści wielbłąda. I w końcu o zaufaniu Bogu, bo Jan na pustyni karmił się tylko szarańczą. Dzisiaj jednak zobaczymy nowego Jana. Prorok, który sam został zaskoczony innością Boga. Sam potrzebował nawrócenia, zmiany swojego myślenia i życia. Nawrócenie nawróconego. Tak jak często w naszym życiu, kiedy ciągle zaczynamy od nowa, potykamy się i potem znów wstajemy. Wiemy, że Jan i Jezus spotkali się nad Jordanem, potem nastąpił chrzest, ale wkrótce ich drogi się rozeszły. Jan został nad Jordanem, a Jezus ruszył do Galilei, gdzie podjął swoją misję. W pewnym momencie Jan został uwięziony przez Heroda Antypasa, ale ciągle słyszał o czynach Jezusa. I oczywiście tymi czynami się interesował. Ewangelista zapisał tak. Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa. Pewno dowiadywał się o tym przez swoich uczniów, którzy zdawali mu relacje z działalności Mesjasza. Przypomnijmy sobie teraz, jakiego Mesjasza Jan zapowiadał tłumom na pustyni. Jan mówił tak, plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie owoce nawrócenia. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Przyjście Mesjasza to dla Jana nadejście gniewu Boga, dzień sądu palący każdego grzesznika jak ognisty piec. Też o tym słyszeliśmy przed chwilą w pierwszym czytaniu. Tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnika. A tymczasem co robi Mesjasz? Zamiast palić i rąbać, na co czekał Jan, Jezus zaraz po chrzcie idzie do Nazaretu i mówi o roku łaski od Pana. Potem odpuszcza grzechy paralitykowi, zaprasza celnika z Kafarnaum do grona najbliższych współpracowników. Spotyka się przy stole z różnymi grzesznikami. Już przy tej ostatniej okazji, czyli posiłku Pana Jezusa z grzesznikami i celnikami, ma miejsce pewna konfrontacja między Jezusem a Janem. Chociaż właściwie Jana tam nie ma, ale są jego uczniowie. Uczniowie Jana pytają Jezusa, dlaczego my pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą? Ale to jeszcze nie jest istota różnicy między Jezusem a Janem. Chodzi o coś więcej. I dlatego Jan, gdy dowiaduje się o czynach Mesjasza, innych niż oczekiwane, wysyła z więzienia swoich uczniów. Ich pytanie dotyczy już wtedy samego sedna. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jan potrzebował nawrócenia i wiary w dobrą nowinę. Pierwsze słowa i Jezusa, i Jana, jakie zapisali ewangeliści, były takie same. Bliskie jest Królestwo Boże, czyli bliskie jest zapanowanie Boga na ziemi, wejście Boga w historię grzesznego człowieka. Ale choć pierwsze zdanie ich było takie same, już drugie były inne. Jan mówi,
bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się. Kropka. A Jezus mówi, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w dobrą nowinę. Tego Janowi zabrakło i tego musiał się jeszcze nauczyć. Wiara w dobrą nowinę. Gdy więc Jan wysyła uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy ty jesteś Mesjaszem, czy mamy czekać na innego, Jezus daje taką odpowiedź. Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się dobrą nowinę. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. To jest fragment z Izajasza, ten sam, który Pan Jezus odczytał w Nazarecie. Izajasz mówi tam o roku łaski. I tymi słowami Jezus zaprasza Jana do nawrócenia i wiary w dobrą nowinę. Ubogim głosi się dobrą nowinę. Błogosławiony kto się tym nie zgorszy. Jeszcze nie dzień pomsty, lecz rok łaski. Jeszcze nie sędzia przed drzwiami, lecz miłujący świat Bóg. Nie siekiera i ogień, lecz bliskość i czułość dobrego pasterza. Jan, siedząc sam w więzieniu u kresu życia, staje więc przed wielkim wyzwaniem, żeby się nawrócić na Jezusową miłość, uwierzyć w dobrą nowinę, że Bóg ukochał człowieka, zanim się człowiek nawrócił i poprawił. Że ukochał nas i umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami i jego nieprzyjaciółmi, jak pisze Paweł do Rzymian. Że nie myśmy go umiłowali, lecz on pierwszy nas umiłował. Jan najpierw żądał nawrócenia, sprawiedliwości i świętości. I dopiero takich ludzi, według niego, Bóg miał pokochać. Nawrócenie człowieka i potem miłość Boga. A Pan Jezus odwrotnie. Miłość Boga i potem nawrócenie człowieka. Najpierw bliskość miłosiernego Boga, Jego miłość bez wcześniejszych warunków. I to ona dopiero zmienia człowieka, prowadzi do przemiany życia. Takich słów i czynów Jezusa było więcej. Jan, siedząc w więzieniu, pewno o wszystkich nie słyszał. Na przykład przypowieść o ojcu, który wychodzi naprzeciw marnotrawnego syna. O dobrym pasterzu, który szuka zagubionej owcy i niesie ją na ramionach. O miłosiernym Samarytaninie, który opiekuje się swoim wrogiem, Żydem. Jezus w Jerychu, gdy zauważa zwierzchnika celników Zacheusza i idzie do niego do domu. Albo Jezus w Kafarnaum, gdy zaprasza Mateusza, grzesznika, do kręgu swoich przyjaciół. I wiele innych słów i czynów. Uwierz w dobrą nowinę głoszoną ubogim. Owszem, przyjdzie dzień gniewu i Pan przyjdzie jako sędzia, ale teraz dla nas wszystkich ciągle trwa rok łaski. I już na koniec, drodzy, dwa zadania. Dwie prośby od Pana dla nas, czy dwa zaproszenia. Najpierw samemu nawrócić się na miłość Jezusową. Wczoraj podkreślaliśmy tak mocno cechy Jana. Czysta religijność, sprawiedliwość, świętość, umiar, moc. Ale to może stać się pułapką pychy, doskonalenia moralnego, celem samym w sobie, zapomnieniem Boga, przemiany chrześcijaństwa w religię, gdzie wszystkim jest moralność. A przecież, jak przypomniał nam papież Benedykt w pierwszych słowach encykliki Bóg jest miłością, u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Najpierw
miłość Boga, potem nawrócenie. To pierwsze zadanie, żeby samemu się nawrócić na miłość Jezusową. A drugie, nie gorszyć się miłością Boga. Staramy się służyć Bogu, poświęcamy na to życie, spowiedzi, postanowienia, rekolekcje w katedrze wczesnym rankiem. A Bóg kocha także grzeszników. Gdy jesteśmy tego świadkami, od razu włącza nam się myślenie starszego brata z przypowieści Jezusa o miłosiernym ojcu i dwóch synach. Ten starszy mówi: tyle lat ci służę, nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu i co z tego mam? Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Zasłużył na siekierę i ogień, a ty go kochasz. Błogosławiony, kto nie gorszy się miłością Boga. I już, drodzy, na sam koniec. Wyobraziłem sobie, że Jezus potajemnie udał się do Jana do więzienia, przebrany za jednego z uczniów na przykład, i że usiadł obok niego w celi i zaczęli tak rozmawiać. Ksiądz Przemek mi pomoże, ja będę Janem, ksiądz Przemek będzie Panem Jezusem. Jeszua, powiedz, Bóg mnie kocha, bo jestem dobry? Nie, mój kuzynie, stałeś się dobry, bo odkryłeś, że Bóg cię ukochał. Czyli najpierw jest Jego miłość. Tak, kuzynie, najpierw jest Jego miłość. Jest pierwsza. Zmiana życia jest potem. No dobrze, Jeszua, ale ci grzesznicy... Znowu, kuzynie, myślisz o siekierze i ogniu. Wiesz co, to siedzi we mnie bardzo głęboko. Będziesz szczęśliwy, gdy się przestaniesz tym gorszyć. Dlaczego masz pretensje do Boga, że jest dobry? Spróbuję. Ale powiedz, Jeszua, ten dzień, o którym mówiłem, dzień sprawiedliwości, w końcu jednak nadejdzie? Nadejdzie. Nagle, jak złodziej w nocy. Ale teraz ciągle trwa rok łaski.